Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z reading vlogiem, w którym będziemy czytać oczywiście dużo książek. Mam nadzieję dużo wspaniałych książek. Możemy zacząć od czegoś, co aktualnie czytam. Już zaczęłam. Jestem na stronie 147 książki TPIA. Ja mam od tej książki dwie... Ja mam od tej autorki dwie książki. Pierwsza właśnie to TPIA, a druga to... My dwie, my trzy, my cztery. Kupiłam je z polecenia Wiktorii z bookami już jakiś czas temu. Myślę, że o TPI ja słyszeliście dużo razy, bo wiele osób po prostu ją zachwala na Instagramie, więc teraz przyszła na mnie kolej. Zobaczymy, czy mi też się spodoba. Na razie jestem... znowu telefon... Nieważne. Na razie jestem nią oczarowana, tyle wam mogę powiedzieć. I tutaj ogólnie mamy historię bliźniaczek syjamskich, które mają około 16-16,5 lat. Coś takiego i idą do szkoły. I druga książka, którą czytam, to reportaż Powiedziała od wydawnictwa poznańskiego. Jest to coś bardzo ciekawego. Jestem na stronie 169. Wciągnęłam się, zaangażowałam się i po prostu chcę wiedzieć szczegóły, chcę znać szczegóły, chcę się ich po prostu dowiedzieć, więc na razie jestem na tak. To ja z przyszłości następnego dnia, ale chciałam jeszcze tutaj wspomnieć tylko w tym fragmencie, że jeszcze będę jedną książkę czytać, która jest dość ważna w tym blogu, bo na niej chciałabym się głównie też skupić. I są to Dziewczyny w przestworzach. Trzymam czytnik, dlatego że jeszcze nie dotarła do mnie w formie papierowej i mam ją na razie tylko na czytniku, więc będę ją zaczynać za niedługo i na pewno będę wam o niej mówić więcej później. Na razie wiem o niej tylko tyle, że jest to połączenie tematyki wojennej chyba z obyczajówką, nie wiem, jakoś coś w tym stylu. Nie jestem pewna, więc zobaczymy, jak już zacznę czytać i będę wam na pewno mówić na bieżąco o moich odczuciach. Jeśli chodzi o to, co ostatnio skończyłam czytać, bo o tym też chciałam wam powiedzieć, bo przeczytałam dwie naprawdę fajne książki, jedna mną totalnie zawładnęła, a druga była naprawdę fajna i też do polecenia. Zacznijmy od tej fajnej do polecenia, która jednak nie zachwyciła mnie, a myślałam, że tak będzie. Myślałam, że mnie zachwyci tak samo jak Dorośli, bo jest to książka z tego samego wydawnictwa, czyli z wydawnictwa Pauza. Książka to Turbulencje. I ja wam o niej nic praktycznie nie powiem. Powiem wam jedynie tyle, że poznajemy tu różnych bohaterów, którzy się nie znają, ale ich losy w pewnym momencie jakoś się łączą. Jednak książki Pauzy mają to do siebie, że nie mają za dużo treści, bo wiadomo, tutaj mamy jakieś 140 stron, tak? Więc no nie ma tego tekstu dużo i tutaj jednak mi tego brakowało. W Dorosłych tak nie było, w Dorosłych czułam się przepełniona tą historią. Tutaj jednak wydaje mi się, że każdy bohater był tak pobieżnie poruszony, historia każdego bohatera. Po prostu za mało tego miałam i tak naprawdę ja nie powiem wam dokładnie, o czym ta książka była. Podobało mi się to powiązanie, podobało mi się ta jedna całość, którą tworzy ta cała historia. To było naprawdę wspaniałe i zakończenie też było świetne, ale ogólnie książka nie zachwyciła mnie jakoś szczególnie, ale naprawdę bardzo mi się podobała, więc wam ją polecam. Więcej o niej będę oczywiście mówić w podsumowaniu miesiąca, bo ten vlog nie jest na nią poświęcony. Ale jest jedna książka, o której chciałam wam powiedzieć. Też niedużo, też więcej będzie w podsumowaniu miesiąca, bo tu po prostu chciałam o nich wspomnieć. Żona między nami, o której mówiłam wam, jeżeli oglądaliście mój film z tamtego tygodnia, pokaż mi książkę, która, część trzecia, to tam zachwycałam się po prostu tą książką i dalej moje zachwyty trwają, bo ona jest cudowna. Ja po prostu przepadłam totalnie. Żona między nami to thriller. Thriller, gdzie poznajemy Vanessę, dobra, nieważne. Vanessę Thompson, dokładnie. Kobietę, która zmieniła dość swoje życie pod związek z pewnym mężczyzną, który stał się jej mężem, ale później związek z różnych powodów się rozpadł, z czym ona nie do końca sobie radzi, nie radzi sobie z tą nową sytuacją i z tym, co w jej życiu się dzieje. I poznajemy też drugą perspektywę, młodą kobietę, która nazywała się Nelly, tak, Nelly. I Nelly jest bardzo zakochana w pewnym mężczyźnie, który nazywa się Richard. Richard jest troszkę od niej starszy, Richard jest zamężny i wydaje się idealnym mężczyzną. I tyle. Tyle wam powiem, nic więcej wam nie powiem, bo nie chcę wam tu nic zdradzać. Ten thriller jest przepełniony taką tajemnicą, intrygą, trzyma cały czas w napięciu i wszystko się tak pięknie łączy, ale my się tego nie domyślamy. Mam nadzieję, że nie tylko ja tak miałam, bo się nie domyśliłam wielu rzeczy. A jeden plot twist
mnie tak zmiótł z powierzchni, że nie mogłam wrócić do tej książki tego samego dnia, bo byłam po prostu tak, tak przeżywałam ten plot twist, totalnie się go nie spodziewałam i o wow, to było tak świetne, naprawdę, szczególnie ten jeden zwrot akcji, który... O rany, jeżeli czytaliście tę książkę i też wam się tak mocno podobała, a nawet jeżeli się wam nie podobała, to piszcie do mnie, chętnie sobie z wami o niej pogadam, bo jestem zakochana, naprawdę, to był świetny thriller. I ja ogólnie mam tak, że ja od thrillerów wymagam po prostu tego, żebym się dobrze przy nich bawiła, żeby mnie wciągnęły, żeby były angażujące, żebym czuła cały czas jakąś niepewność, tajemnicę, żebym się doszukiwała różnych rzeczy, ale żebym się ich nie domyślała. I to tu dostałam, ja nie patrzę na to, czy tutaj jest jakiś piękny, barwny język, bo tego tu nie szukam. Książkę ma mi się dobrze czytać, ma być nieogłupiająca, język też ma być taki nieogłupiający, taki w sam raz właśnie do tego gatunku. I też nie szukam nie wiadomo jakich wartości. Tutaj mamy wątek zdrady. Wiecie, że ja z tym wątkiem się nie lubię w książkach, jednak tu mi to nie przeszkadzało, tu w sensie nie przeszkadzało, wiadomo, zdrada zawsze przeszkadza, ale nie przeszkadzało mi w czytaniu, wiecie, bo ja po prostu nie lubię o tym czytać. Tutaj tego nie miałam, tu chciałam wracać do tej książki, chciałam wiedzieć, co się dalej wydarzy. I po prostu to jest świetne. Czytajcie koniecznie, naprawdę. Kończę już to gadanie. Idę czytać Tipi i ja, bo dzisiaj ogólnie jest teraz 18.04. 8 dzień listopada. Ja właśnie wstawiłam film Pokaż mi książkę, która, więc zaraz pewnie będę odpisywać wam na komentarze i na wiadomości. Później pójdę poczytać, tak jak mówiłam, bo dzisiaj cały dzień ogólnie ogarniałam rzeczy na studia i dopiero teraz mam taką chwilę, żeby usiąść i coś porobić, więc tak właśnie zrobię. Okej, po pierwsze zlekceważmy to, co się dzieje na mojej głowie, bo ja nie wiem co to, ale skończyłam czytać wczoraj Tipi i ja. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym ja już mówiła o tej książce. Może się trochę teraz przybliżę. Ta książka totalnie mnie rozwaliła emocjonalnie. Pod każdym względem. Płakałam jak nie wiem. Jakoś tak nie mogłam się po niej pozbierać. Skończyłam ją czytać o 1 w nocy i było mi ciężko zasnąć, cokolwiek robić. I tak leżałam i coś oglądałam w telewizji. Po prostu nie mogłam dojść do siebie. Bo uważam, że jest naprawdę świetna. I to, jak ona na mnie wpłynęła, to jak ja się zżyłam w ogóle z bohaterkami. Ja wam w ogóle chyba nie powiedziałam dokładnie, o czym to jest. Mówiłam wam chyba tylko, że to jest o bliźniaczkach syjamskich. Poznajemy tutaj dwie dziewczyny, Tipi i Grace. Są one właśnie siostrami, bliźniaczkami syjamskimi. Mają one około 16 lat, 16,5. I to jest ogólnie duże osiągnięcie, że one dożyły tego wieku, bo jest to bardzo rzadkie w tym przypadku i po prostu tutaj poznajemy część ich życia, gdy zaczynają chodzić do szkoły, ponieważ na początku książki dziewczyny dowiadują się, że będą chodzić normalnie do szkoły ze swoimi rówieśnikami, a nie tak jak wcześniej to było uczyć się w domu. Więc jest to dość duża zmiana w ich życiu, ponieważ też ludzie różnie reagują na to, jak dziewczyny wyglądają i część osób, na pewno część, duża część, większość jednak nie traktuje dziewczyny tak jak powinni, czyli jak normalne osoby, tylko jednak wytykają je palcami, dokuczają, śmieją się i mówią naprawdę okropne rzeczy, więc my tak naprawdę tego wszystkiego z nimi doświadczamy i przeżywamy to. Ja to przeżywałam po prostu jakbym była w ich ciele i tak mnie denerwowało wszystko tutaj, niektóre rzeczy, niektóre pytania, które w ogóle ludzie zadają nie na miejscu. No jest to coś przeokropnego i bardzo podoba mi się to, jak dziewczyny są wykreowane, ponieważ są one różne, widać różnice w ich charakterze. Tipi jest bardziej taka zadziorna, czasami niemiła i taka charakterna, a znowu Grace jest taka spokojna, może bardziej dostosować się do otoczenia, jest taka trochę podporządkowana Tipi. Nie zawsze, ale większość czasu tak. I fajnie widać te różnice między nimi, które czasami je dzielą, ale tak czy siak one się kochają i one są sobie wierne i nie uważają, że to, jak przyszło im żyć razem, nie uważają, że to jest coś najgorszego na świecie, bo według Grace jest naprawdę wiele rzeczy o wiele gorszych niż to, w jakiej sytuacji one się znalazły. Więc jest to po prostu takie przepiękne i niewinne, tak to odbieram, jako taką po prostu niewinną książkę.
Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Myślę, że osoby, które czytały, mogą zrozumieć, co mam tutaj na myśli. Ja też nie chcę wam dużo zdradzać, bo myślę, że tu nie ma co więcej mówić, ponieważ i tak tekstu nie mamy tu wiele, ponieważ to jest pisane w formie, nie wiem, czy to dobrze powiem, ale poezji typu wolnego, slam, tak jak na przykład z książki Elizabeth Acevedo. Tak mi się wydaje, że to jest to samo. Mam nadzieję, że nie mówię źle. Jeśli tak, to mnie poprawcie śmiało. I to też tutaj ma jakieś znaczenie, które dostrzeżecie, jak będziecie czytać, bo to jest niesamowite też sam ten zabieg tutaj. I zakończenie. Chciałam tylko powiedzieć, że nie zdradzając wam, jakie było, ale chcę tylko powiedzieć o moich odczuciach, że uważam, że zakończenie jest świetne i bardzo cieszę się, że autorka poszła w tą stronę. To ja z przyszłości zmontowałam tego vloga i zorientowałam się, że nagle skończyłam nagrywanie, bo musiałam je po prostu przerwać i nie miałam jak dograć recenzji. Więc przychodzę dokończyć tą moją pogadankę o TPIA, bo chciałam wam jeszcze o paru rzeczach powiedzieć. Mówiłam wam już o całej miłości tych sióstr do siebie i tego, że są dla siebie zawsze, nieważne co się dzieje. Więc to była taka rzecz bardzo zauważalna tam i bardzo odczuwalna i to było tak się ciepło człowiekowi na sercu robiło. Ale jeszcze jedna rzecz, przez którą się bardzo ciepło na sercu robiło, to wątek romantyczny, który był tak maciupeńki i tak subtelny, delikatny i niewinny, że to było tak wspaniałe, że ja czułam po prostu taką młodzieńczą miłość w tej książce. I on był naprawdę małą częścią tej książki i fajnie się rozwijał przez całą książkę. I to było tak cudowne i to zauroczenie było tak wyczuwalne tam, że mi się chce płakać znowu, jak ja już nie będę znowu płakać, bo ja cały czas płakałam przez tą książkę, jak o niej mówiłam. Ale to było naprawdę wspaniałe i wow, naprawdę, rzadko aż tak mi się podoba wątek romantyczny w książkach, szczególnie tego typu. I nie myślcie tu sobie o jakimś, nie wiadomo o jakim romansie. To nie jest totalnie to jest całkowicie inna rzecz, którą musicie przeczytać, żeby tego doświadczyć. Do tego też na pewno cudowną rzeczą była miłość rodziców do dziewczyn, która była też bardzo bolesna na pewno. Szczególnie, że rodzice żyli w ciągłym strachu, że dziewczyny w każdej chwili mogą zniknąć z ich życia. I to było na pewno dla nich najbardziej przerażające. Dać im taką wolność, żeby mogły dziewczyny normalnie po prostu żyć, jak nastolatki w ich wieku, to było na pewno bardzo ciężkie. I też mamy poruszony tam temat innej choroby, o której nie będę mówić, ale też jest tam poruszony ważny bardzo temat. I też w taki subtelny sposób jest to wplecione, bardzo delikatnie, ale autorka chciała nam dać znać, że to też jest bardzo poważna choroba i to też jest problem wielu osób i tego też nie możemy bagatelizować, więc to było też naprawdę świetne. Więc nie będę już wam się tutaj rozgadywać na ten temat dużo, bo nie chcę wam też dużo zdradzić, bo sama książka nie jest aż tak gruba i nie ma tak dużo tekstu, więc chcę, żebyście po prostu sami tego wszystkiego doświadczyli. Ale mówię wam, to jest jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w tym roku. Jest genialna i na pewno zostanie ze mną na długo i będę ją wciskać każdemu. Witam się z wami w następny dzień, przepraszam za ten dziwny kadr, ale za mną jest mały bałagan, który zrobiłam i nie chcę go uwieczniać na kamerze, więc kadr będzie trochę niekorzystny. Jest dzisiaj wtorek. Ja mam zajęcia od 9 ileś do 19. Więc mogło być lepiej, ale nie jest aż tak źle, bo mam dzień, w którym mam zajęcia do 12 do 21, więc lepsze to niż tamto. Aktualnie czytam sobie Dziewczyny w przestworzach i na razie nic nie mogę wam o tej książce powiedzieć, bo jestem na jakoś 40 stronie, więc za dużo się na razie nie wydarzyło. I też nie pamiętam opisu tej książki dokładnie, więc fajnie, bo będę zaskoczona, cokolwiek będzie się tu działo, bo nie wiem, czego mogę się spodziewać. W piątek, jest teraz godzina 23:24. Ja piję kawę, bo czemu nie? I przyszłam do was z Bookhaulem, z 8 nowymi książkami. Wiecie, że ja w październiku dałam sobie za cel nie kupować żadnych książek. Udało mi się to, kupiłam jedną przez cały miesiąc. Tak, bo musiałam, ale ogólnie udało mi się, jestem z siebie zadowolona i dumna. Ale przyszedł listopad, więc jakieś książki chciałam kupić, szczególnie, że już raczej nie będę zamawiać innych. Jeszcze idzie do mnie jedna tylko,
A tak to raczej już nie będę nic zamawiać i kupować, ani nic takiego. Koniec. I znowu sobie robię taki detoks książkowych zakupów do grudnia. I na święta sobie zrobię jakiś prezent i sobie kupię może. Ale tak, dobra, już kończę gadać i pokażę wam te wszystkie książki. Możemy zacząć od najcudowniejszej książki ever. Słuchajcie. Tytuł. Mopsik, który chciał zostać jednorożcem. Kto nie wziąłby tej książki? Ja musiałam ją wziąć, jak ją zobaczyłam. W ogóle pierwsze, ten mopsik. Słodziak totalny. I tutaj w ogóle mamy trzy książki w tej serii. Jeszcze jest mopsik, który chciał zostać króliczkiem i mopsik, który chciał zostać reniferem. To jest tak słodkie. I słuchajcie opisu. Ja wam muszę przeczytać, to jest tyle. Przeczytam wam to. Zawsze bądź sobą, chyba że możesz zostać jednorożcem. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia do schroniska trafia uroczy mopsik, suczka o imieniu Peggy. Rodzice Chloe przygarniają pieska na kilka dni. Peggy uwielbia dziewczynkę i chciałaby zostać z nią na zawsze, ale szybko odkrywa, że Chloe zamiast pieska wolałaby jednorożca. Czy Peggy znajdzie sposób na to, by się w niego zmienić? Jeśli zdoła to zrobić, może spełni się jej życzenie i znajdzie nowy dom. To jest książka dla dzieci, ma jakieś ilustracje, ma wielki tekst. Ale no jak ja zobaczyłam tytuł, jak ja zobaczyłam tego pieska i jak ja przeczytałam ten opis, no musiałam to wziąć. Okej, przejdźmy dalej. Mam tutaj Trudna miłość. Mama i ja, Reginy Brett. I to jest chyba o jej relacji z jej matką, z tego co mi się wydaje. Tak, słyszałem opowieść Reginy Brett o miłości do swojej mamy, która nie potrafiła kochać własnej córki. Na pewno będzie to coś wzruszającego, na pewno emocjonującego. I jestem tej książki bardzo ciekawa już od dłuższego czasu, więc cieszę się, że ją już mam. Dalej mam Rzeczy osobiste, czyli opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady. To jest też książka, którą chciałam przeczytać już od dłuższego czasu. Ja myślałam w ogóle, że ona jest w twardej oprawie, a jest w miękkiej, ze skrzydełkami i to takimi dość dużymi. I tutaj mamy po prostu dosłownie opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych. Mamy też zdjęcia. Mamy zdjęcia? Czy to są aż takie zdjęcia, jak ja myślę? Nie, to są... No tak, no mamy. Ale myślałam, że tu będą trochę inne te zdjęcia. Nieważne, ale na pewno będzie to też ciekawa lektura. Dalej mam coś, o czym na pewno ostatnio słyszeliście dużo razy, czyli Cud, miód, malina Anety Jadowskiej. Ja od Anety Jadowskiej mam jedynie... Jak się nazywa ta książka? Złodziej Kadusz? Ale mam teraz po prostu sklerozę. Złodziej. Złodziej dusz, tak. Chciałam właśnie od tamtej książki zacząć moją przygodę z Anetą Jadowską, ale po pierwsze, jak zobaczyłam w ogóle, że ta książka wychodzi, to już wtedy się nią zainteresowałam. Jak zobaczyłam okładkę, to jeszcze bardziej się nią zainteresowałam i do tego widziałam same pozytywne opinie na Goodreads i na YouTubie, więc pomyślałam, że przeczytam i że to będzie idealna książka na teraz, na okres taki jesienno-zimowy i mam nadzieję, że mi się też spodoba. A o czym jest, nie wiem. Wiem jedynie, że jest o rodzinie Koźlaczków. Tak, i tyle wiem. Dalej mam też coś, co jak zobaczyłam, akurat czytam.pl, w schowku sobie tę książkę schowałam, bo bardzo chciałam ją przeczytać, jak ją zobaczyłam, czyli Kto odejdzie, już nie wróci, jak opuściłam świat Hasydów od wydawnictwa Czarnego. Tutaj mamy napisane, że autor barwnie i szczegółowo opisuje świat skwerczyków, jednego z najbardziej ortodoksyjnych odłamów Hasydów, ale jego książka to przede wszystkim głęboko humanistyczna refleksja nad istotą wiary oraz niezbywalnym prawem do wolności i poszukiwania własnej drogi. Tej też jestem mega ciekawa. Wszystkich książek tu jestem w ogóle tak ciekawa, że wszystkie je chciałabym zacząć od razu, ale wiem, że no nie mogę zacząć 8 książek jednocześnie. I przez to nie zaczynam żadnej, bo nie wiem, na którą się zdecydować. Okej, i teraz mam jeszcze trzy książki, które kupiłam na promocji, na Wydaje Nam Się. Te książki były za 7 chyba złotych, jedna była za 7, druga też, a trzecia za chyba 12, nie wiem, jakoś tak. Ale wiem, że kosztowały naprawdę mało. Mam tutaj dwa reportaże od wydawnictwa poznańskiego. Pierwszy to 1947, Świat zaczyna się teraz. I drugi reportaż to coś mega ciekawego, czyli Przemytnicy książek z Timbuktu. Tak.
Trzecia książka, nie mogę się jej doczekać. Jak przeczytałam ten opis, to pomyślałam, że muszę ją mieć. Nigdzie jej nie widziałam. Dosłownie nigdzie, nigdy w życiu o niej nie słyszałam. Jest to 30 sekund. I w ogóle oprawa jest przepiękna i też jest w tej oprawie zintegrowanej. Maria jest nastolatką, gdy jej chłopak żąda dowodu miłości. 30-sekundowe doznanie niesie tragiczne konsekwencje. Wiele lat później kobieta trafia na terapię grupową, gdzie odsłania kulisy swojej traumy. To, co do tej pory wydawało się tylko tragedią, okazuje się przedsionkiem piekła, piekła kobiet. Jak ja przeczytałam ten opis, to chyba teraz, jak go przeczytałam jeszcze raz, chyba teraz wiem, że chcę się za nią pierwsze wziąć. Bo mega mnie ciekawi. Mam jeszcze jedną książkę, ale już wam jej dzisiaj nie pokazuję. Pewnie pokażę wam ją na Instagramie, gdy ją już przeczytam. Teraz pewnie pójdę montować i czytać. Chociaż nie wiem, ile wytrzymam, bo pewnie zaraz będzie mi się chciało spać. Więc dopiję sobie kawę i pójdę się położyć i zobaczymy, co tam będę robić. Mam nadzieję, że to światło jest znośne, bo nie włączyłam lampy, bo już mi się po prostu nie chciało jej przenosić tutaj i tak dalej. Nieważne. Jest dzisiaj sobota, jest teraz godzina 11:44. Ja aktualnie ogarniam coś tam dom i w międzyczasie też podczytuję sobie Dziewczyny w przestworzach. Niestety chciałabym wam pokazać tę książkę w ręce, ale nie mam jak, bo nie dotarła do mnie. Więc po prostu wydawnictwo przesłało mi wcześniej PDF, żebym mogła też sobie ją wcześniej przeczytać, a książka do mnie idzie. Myślałam, że dotrze na tego vloga, ale nie dotarła, więc będzie wam się tylko wyświetlać jej zdjęcie. Wiecie, że ja bardzo interesuję się tematyką II wojny światowej, więc gdy usłyszałam o książce, która ma być o kobietach podczas II wojny światowej, to pomyślałam, że na pewno może być to coś ciekawego i chcę to sprawdzić. Aktualnie jestem na około 200 stronie. Stron w tym moim PDF-ie jest 450. Chciałabym tę książkę dzisiaj skończyć, myślę, że to zrobię, tak żeby jutro tego vloga zamknąć. I teraz tak, nie powiedziałam wam w ogóle jeszcze o czym to jest, więc zaraz do tego przejdziemy, a później wam powiem o moich odczuciach do tego momentu, w którym jestem. Ogólnie Dziewczyny w przestworzach, jak sam tytuł nam podpowiada, jest o kobietach, pilotkach w czasie II wojny światowej. Znajemy naszą główną bohaterkę, która nazywa się Andrzej, coś takiego. Jest rok 1941 i Andrzej postanawia zapisać się na szkolenie pilotów na Hawajach. Od małego ona interesuje się samolotami, lataniem. Jest to jej ogromna pasja i w życiu nie widzi praktycznie niczego poza właśnie lataniem i samolotami. Nie zawsze spotyka się to z pozytywnym odbiorem innych osób. Na przykład nie podoba się to za bardzo jej mamie. Z tatą jest lepiej, tata ją bardziej wspiera niż mama. No ale jednak i tak dziewczyna robi to, co chce i podąża za swoimi marzeniami. No i podczas pobytu na Hawajach są tam też mężczyźni. Oczywiście większość osób to mężczyźni tam. Jest też porucznik James. I ogólnie Andrzej nie chce sobie za bardzo zawracać głowy romansami, no ale od niego jednak nie może oderwać wzroku i myśli. Więc tu wchodzi wątek romantyczny, ale podoba mi się, jak on, w sensie nie, może sam rozwój tego wątku i to, jak szybko się pojawiło uczucie, nie było jakieś zachwycające, ale podoba mi się to, w jaką stronę poszła tutaj autorka z relacją naszej głównej bohaterki i tego porucznika. I wiadomo, jest wojna, więc Andrzej przeżywa pewną dość ciężką, nawet nie dość, a bardzo ciężką sytuację. Nie będę wam tu mówić, nie będę wam tu nic spoilerować, ale no traci dużo. I po tej sytuacji wraca do domu i później postanawia dołączyć do Korpusu Kobiet Pilotek. Ja jestem właśnie w tym momencie, gdy tam dołączyła i zapoznaje się z innymi dziewczynami, zdobywa nowe przyjaciółki. Niektóre są spoko, niektóre nie, w takim sensie, że ja i tak nic za bardzo nie wiem o bohaterach innych poza tą naszą właśnie główną bohaterką i tym Jamesem, chociaż i tak o nich jakoś szczególnie nie wiem dużo. Wiem, że na przykład nasza główna bohaterka jest, wiecie, taka zawzięta, uparta, walczy o swoje, ale to są raczej takie cechy, no nie umiem tego wyjaśnić, ale takie no uniwersalne trochę, nie wiem. Nie wiem jak to powiedzieć, ale rozumiecie o co mi chodzi. Nie ma w niej żadnej takiej charakterystycznej rzeczy, która mogłaby ją odróżnić od innych jakoś szczególnie bohaterek. Więc na razie mam takie przemyślenia, że czy tej wojny jest tam dużo? Nie powiedziałabym. Bardziej skupiamy się na relacjach między bohaterami. Czy to jest złe? Zależy jak kto na to patrzy i czego oczekiwaliście od tej książki. Ja od niej nie oczekiwałam nic szczególnego, bo też nie wiedziałam czego mogę się spodziewać. Dlatego też nie jestem jakoś szczególnie zawiedziona, chociaż
powiem szczerze, że troszkę brakuje mi tego wątku wojennego, który jest, oczywiście jest, na tym się cała historia opiera. Ale jednak wolałabym mniej romansowania i więcej tej wojny, ponieważ pojawia się kolejny mężczyzna i po prostu widać, że tutaj się to będzie raczej wokół tego kręcić. Fajnie jest pokazane to, że kobiety też mogą zająć się lataniem, że też mogą kochać samoloty i rzeczy, które raczej ludzie patrzą jako na rzeczy dla mężczyzn. I na pewno fajne jest to pokazanie tej pasji i miłości, więc to jest super. Przyjaźń, też naprawdę bardzo fajnie jest tu ukazana przyjaźń. Ale tak jak mówię, jestem dopiero jakoś w połowie, więc później przyjdę z update'ami jeszcze. Przyjechałam już na działkę, ale chciałam wam jeszcze coś powiedzieć na temat dziewczyn w przestworzach, bo był jeden moment, jak czytałam ją jeszcze w domu, tylko już po prostu wyszłam i nie zdążyłam wam o tym powiedzieć wcześniej. Jest moment w książce, gdzie tak bardzo, bardzo, bardzo nie zdradzając wam nic, pewna osoba płci żeńskiej z pewnym osobnikiem płci męskiej są na randce. Pierwszej. Znają się chwilę. Coś tam między nimi jest, jakaś chemia, ale nic więcej. Po jednym pocałunku ten mężczyzna zaplanował już całe ich życie, łącznie z małżeństwem, dziećmi, wyprowadzką i tak dalej. Ale dobrze, bo ta kobieta widzi w tym coś złego i mówi, że ale przecież my się prawie nie znamy. To była jedna randka, jeden pocałunek, a on już wszystko zaplanował, łącznie z wyjazdem, przeprowadzką i... Jak ja to przeczytałam, to miałam takie... Nie wiem jak autorka z tego wybrnie, ale no, nie uważam, żeby to było coś, jakiś błąd w pisaniu, bo ona pokazuje tym, że to jest coś... W sensie, ona pokazuje zachowaniem tej bohaterki, że to jest coś złego, więc okej. Tylko chciałam wam powiedzieć, że bardzo dziwne to było. Słuchajcie, skończyłam Dziewczyny w przestworzach i mam takie mieszane uczucia. Po pierwsze, nie będę już powtarzać to, co wam tam mówiłam wcześniej. Pamiętam, że chyba ostatnią rzecz, jaką wam powiedziałam, to było to w aucie z tym gościem, który planował całe życie wspólne po jednym pocałunku, tak? Nie wracajmy do tego. I mówiłam wam, że jest mało tej wojny tam, bo ja po prostu myślałam, że będzie tej wojny trochę więcej. Dalej mam mały niedosyt, ale w drugiej części książki, w drugiej połowie jest naprawdę taka zmiana i z wątku romantycznego, na którym się skupialiśmy w pierwszej połowie, przechodzimy bardziej na skupianie się na właśnie tym aspekcie wojennym, więc to jest fajne i to było odczuwalne. Nie wiem dlaczego tak, ta książka po prostu wydaje mi się trochę nierówna, nie wiem dlaczego tak było, ale no... Taki był zamysł autorki, rozumiem. Więc ta druga połowa, powiem wam, że nawet bardziej mnie wciągnęła, bo ja nie chciałam aż tak bardzo tutaj tego romansu, więc cieszę się, że w tej drugiej połowie takie rzeczy się działy, a nie inne. Podoba mi się zakończenie. Nie zawsze lubię tego typu zakończenia, nie będę wam mówić jakie, ale to odebrałam pozytywnie. Cieszę się, że nasza główna bohaterka w swoim życiu poszła w tę stronę, a nie inną. I tak mogę to tylko powiedzieć. To, co było odczuwalne na pewno, bardzo delikatnie. Myślałam, że też będzie tego więcej wplecionego. To takie negatywne nastawienie mężczyzn do kobiet pilotek, do kobiet, które chcą latać, które potrafią latać różnego rodzaju samolotami. Myślałam, że tej dyskryminacji będzie tam troszkę więcej, ale stosunkowo było tego mało. Nie mówię, że tego potrzebowałam, wiecie o co mi chodzi, tylko myślę, że no, w tamtych czasach to było dość dziwnie postrzegane, jeżeli kobieta latała bombowcami i tak dalej, tak? Więc chciałam, żeby to było bardziej realnie odwzorowane, no ale z drugiej strony ja też nie żyłam w tamtych czasach, może tak było. Więc to jest taki, dla mnie to jest malutki minus, dla kogoś innego to może być nawet niezauważalne. To, co najbardziej mi się podobało, już teraz mogę to powiedzieć po przeczytaniu, to ukazanie przyjaźni. I tego, jak nasze życie szybko może się skończyć. Ponieważ było tam wiele śmierci różnego rodzaju, osób najbliższych i tych dalszych. Więc to tak sprawia, że człowiek się zastanawia nad tym i uświadamia sobie jeszcze bardziej, że tak naprawdę może w każdej chwili każdego stracić w różnych sytuacjach, szczególnie w sytuacji, gdy jest wojna. Ale mam nadzieję, że nas to nie czeka nigdy już. Ale no, ta książka sprawiła, że miałam różne przemyślenia
I doceniłam jej przekaz. Doceniłam ten przekaz, że kobiety są twarde, że kobiety mogą robić to, co mężczyźni i że trzeba spełniać swoje marzenia, ale w tym wszystkim nie zapominać o innych. Więc taki wyciągnęłam wnioski i taki przekaz poczułam w tej książce i to mi się podobało. Ale tak naprawdę nie mam wam nic więcej do powiedzenia szczególnego o tej książce, nie chcę wam też dużo zdradzać. Ale też nie było nic takiego charakterystycznego w niej i takiego, co zwróciło jakoś szczególnie moją uwagę, o czym chciałabym wam powiedzieć. Uważam, że po prostu ta książka była okej. Nie była niczym niezwykłym. Do przeczytania, jeżeli na przykład zainteresowało was coś, co o niej powiedziałam, to myślę, że wtedy może wam się spodobać. Ale jeżeli was do niej nie ciągnie, to raczej bym po nią nie sięgała, bo myślę, że nie dostaniecie tu nic jakiegoś szczególnie spektakularnego. Przepraszam za to tragiczne światło i pewnie echo i straszny dźwięk, ale po prostu jestem na działce i tu nie mam warunków do nagrywania. Ale chciałam już zakończyć tego vloga i się z wami pożegnać. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście któreś z tych książek, które tu pokazywałam, co o nich sądzicie. Koniecznie napiszcie mi, czy chcecie przeczytać Tipi i ja. I żona między nami, tak, to są dwa ulubieńce z tego vloga, więc wszystko mi piszcie w komentarzach i pochwalcie się, jakie ostatnio fajne książki przeczytaliście. A ja już dziękuję wam bardzo za oglądanie, na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem, cześć!